Jesteśmy tutaj w Galerii Sztuki Współczesnej i doświadczamy, pokazujemy, a w zasadzie nie my pokazujemy, a studenci, koncepcję na zagospodarowanie placu Adama Mickiewicza. Są to koncepcje, które wspólnie, współpracy mieszkańców Rady Dzielnicy i właśnie Politechniki Opolskiej, Wydziału Architektury i Budownictwa udało nam się zrealizować, stworzyć. Tych koncepcji jest aż 15 i każda z nich jest inna, jest różna, pokazuje cały potencjał placu, jak można go wykorzystać. Co ważne jest, realizowali to właśnie studenci Politechniki Opolskiej, którzy na co dzień sąsiadują z placem Mickiewicza. 15 jest koncepcji łącznie, 4 z nich zostały wyróżnione. Jest zaplanowane w projekcie budżetu miasta na kolejny rok 200 tysięcy autopoprawką prezydenta do tego, żeby właśnie stworzyć dokumentację projektową dotyczącą placu Adama Mickiewicza. I te wyróżnione prace, ale całe 15 spisane w broszurach razem z analizami, przygotowanym dokładnym uzasadnieniem i dokumentacją, trafią i trafiają zgodnie z umową do Urzędu Miasta Opola. Rzeczywiście wyjątkowa formuła i chyba pierwszy raz, bo nie pamiętam tego, żeby Politechnika Opolska wspólnie z miastem, studenci architektury, które można studiować na Politechnice, opracowali koncepcję zagospodarowania jednego z placów miejskich na dodatek na prośbę Rady Dzielnicy, czyli samych mieszkańców, więc mamy takie działanie zespołowe, drużynowe, ale też działanie różnych ośrodków, które wspólnie myślą o przestrzeni publicznej, czyli tym, co należy do wszystkich, więc bardzo mnie to cieszy i oby częściej takie zdarzenia się odbywały. Same projekty ambitne, ciekawe, zobaczymy, który z nich na pewno znajdzie w całości, może w części zastosowanie. Bo plac Mickiewicza czeka na rewitalizację. W budżecie na 2024 rok mamy pieniądze na dokumentację tej przebudowy, więc to gwarantuje, że ta rewitalizacja odbędzie się w najbliższych miesiącach czy w bliskim okresie. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić i podziękować i Politechnice, i Radzie Dzielnicy za inicjatywę, bo bardzo fajne. To są projekty, które z jednej strony najlepiej odpowiadają temu, czego potrzebują mieszkańcy, co wyszło nam z konsultacji społecznych, które odbyły się w listopadzie, a z drugiej strony są to też projekty bardzo różnorodne. One mają wiele elementów wspólnych, przede wszystkim na przykład poszanowanie tej zieleni, która jest w mieście istotna, mimo tego, że mamy plac, jest placem w nazwie, to tak naprawdę przez mieszkańców, ale też przez przyjezdnych w ogóle nie jest odczytywane jako plac. Ze względu na tą ilość zieleni, która jeszcze jest nie do końca zagospodarowana, tutaj widzimy bardzo duży potencjał, natomiast nie jest jako ten plac odczytywana w żaden sposób. W związku z tym tutaj wszyscy nasi studenci starali się wypośrodkować pomiędzy chęcią zachowania tego miejskiego charakteru placu, przestrzeni publicznej, a tą zielenią, która jest potrzebna mieszkańcom i jest potrzebna miastu z takich przyczyn i ludzkich, i czysto infrastrukturalnych. Przede wszystkim podzieliłyśmy na dwie strefy naszą koncepcję. I tutaj założeniem było, aby zachować istniejący pomnik i uwznioślić go, zrobić bardziej, nadać mu bardziej reprezentacyjny charakter. No i dodatkowo tutaj uwzględniłyśmy również zielony salon, miejsce odpoczynku, wybieg dla psów, czyli myślimy nie tylko o ludziach i o zwierzętach, tutaj Karolina o... A także o interaktywności oraz pobudzaniu zmysłów nie tylko dzieci, ale również i osoby dorosłe. Ale takim najważniejszym elementem tej naszej koncepcji jest to, żeby stworzyć miejsce dla wszystkich grup wiekowych, stworzyć miejsce dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, czyli eliminować wszelkie jakieś trudności w poruszaniu. To było takim naszym największym, najważniejszym założeniem tego projektu. Rozmawiałyśmy gdzieś z osobami, które gdzieś się tam przechadzały i to w sumie od nich wychodziły te nasze pomysły. To jest plac w centrum miasta, który tutaj nie jest dużym placem, ale tutaj tak naprawdę w centrum miasta znajdują się jeszcze dwa podobne place w Opolu, bo mamy i plac Jana Pawła II przy teatrze, oraz plac Daszyńskiego i te wszystkie razem z tym placem to są trzy ważne place o podobnym charakterze. Chcemy stworzyć też takie miejsce chyba z tych placów najbardziej zielone i to jest naszym takim ważnym też elementem, zieleń w centrum miasta.